Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, MC, odżywam i ostatni odcinek z kampanii z gry See You Sam 4. Panie i panowie, pozmieniałem trochę mój mikrofon, jeśli chodzi o kompresję, jeśli chodzi o takie rzeczy, także może mnie trochę być inaczej słychać. Mam nadzieję, że lepiej, to ocenicie wy. A my zaczynamy poziom pocztówki ziemi. Jest to ostatni odcinek z kampanii, ostatni odcinek z przygody, z fabuły See You Sama, także bez zbędnego przedłużania zacznijmy. I jeszcze pan Kamil w komentarzach napisał nam dwie porady odnośnie tego poziomu, żeby dać muzykę głośniej, ponieważ będzie remix Wielkiej Katedry z See You Sama dwójki, a to, jak pamiętacie, jest zajebista, no tutaj ponoć remix jest lepszy niż oryginał, zobaczymy. I jeśli chodzi o napisy końcowe, mamy przeczekać napisy końcowe, będzie cutscenka, która prawdopodobnie zapowiada See You Sama piątkę, kto wie, zobaczymy. Kontynuujmy w końcu. Lećmy, po cutscence jesteśmy oczywiście. Tu jest nasz pierwsza nuta. Ja już od razu rozpoznałem, że to jest Wielka Katedra. O mój Boże, tu będzie grubo, coś czuję. Why does everyone think they are comedian? This is Bill at Radio Free Earth with a thought for today. You know, we humans, we've spent the last few millennia constantly at war with one another. And to be perfectly honest, most of it for really dumb reasons. It's actually quite tragic. But maybe we can turn it around. Maybe it means something. Because now we have to fight. And if there's one positive thing about all these thousands of years of fighting, it's this. We've gotten really good at it. You hear that, Mental? This is one hell of a badass planet, and you're not getting it. Corwin out. Oj, ten to z powrotem. Powiem wam szczerze, że ten początek tego poziomu jest niesamowity, ponieważ czuć, że szykuje się gruba walka. Naprawdę gruba walka. No cóż, zobaczymy, co ten poziom nam przyniesie. Minigun! A jak dobrze. Aż mi łezka poleciała. Dobra. Cholera. Ostatni poziom kampanii. Nie wierzę, że dotrwaliśmy. Nie wierzę, że przeszliśmy to wszystko. Mamy każdą broń chyba na początek tutaj dostępną dla nas. Pochowaną. Granatnik. Tu jest coś opcjonalnego. Zaraz sobie tam pójdziemy. Tylko jeszcze to dokładnie przeszukam. Bo coś tu się może kryć oczywiście gdzieś. Bardzo fajny ten remix. Bardzo mi się podoba. Okej, poszukajmy jeszcze chwilkę. Tu jest Knum, którego zabiliśmy. Jego głowa tutaj jest. Nice. Okej. Czy tu możemy wejść gdziekolwiek? Nie wygląda na to. No dobra. Idziemy zobaczyć ten poziom opcjonalny. Zobaczymy, co dostaniemy. Jest serce. Sam gniewu. Mięso armatnie. Jaj matnie, przepraszam. Mogę być trochę głośny, mam bardzo głośną muzykę. Sam, you're heading for an EDF forward operating base that we recently lost touch with. Could you check it out for me? Sure thing. Quinn, nie ma sprawy, za ciebie, kochanie, wszystko. Quinn, can you tell me where to go? You don't actually need my help, right? Nope. Because a canyon is a straight line. Yep. And you couldn't possibly get lost in it. Correctamundo. But you really wanted that joke. I love how well you understand me. Oh, camper, camper. Coś jest? Blisko? Jakbym coś słyszał, że jesteś po prostu tam. I missed. Well. Okej, nadchodzą. O, ty dziadu jeden. Chodź tu. O, zostaw mnie. Nie teraz. Guys, nie teraz. Stop. Jezu, faktycznie. Remix katedry. Jezus moja, jakie to jest piękne. O! Dun, dun.
Jezu, będę płakał! Niech gra! A, shit! Nie idźmy ten poziom. Mój, będę płakał! To jest jedna z moich ulubionych nut, jakie w ogóle istnieją. Jezus, tak! Kamil, dziękuję, mój Boże! To jest piękne! Spadaj, nie teraz! Muzyki słucham. Bez tyłu strzela? Jezu, niech to gra. Niech to gra, Grotim, dziękuję. Będę płakał, przysięgam, że będę płakał. Ja pierdolę, to jest piękne. Ludzie, którzy grali tylko w tego Seriusa, oni tylko nie zrozumieją. Nie zrozumieją, co tu się dzieje właśnie. Naprawdę nie zrozumieją. Nie pojmą powagi sytuacji, naprawdę. To jest coś pięknego. Morda mi się nie przestanie uśmiechać, ja pierdolę. This is so cool! Woo! 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 O Jezu, o, będę się pięknie bawił na tym poziomie. Zależy, jeśli on trwa. Dobra. Panowie przetworzeni, dziękuję bardzo. Miło było. Niech ta muzyka gra, proszę. Cały czas. Calutki czas. Niech ona gra mi do ucha. Ktoś ma jeszcze jakiś problem? Słyszałem kogoś jeszcze. Tutaj. Tyle go było. The base is secure, but I don't see any survivors. Jestem gniewu. Sorry, Quinn. You know, I told General Brand this would happen, but did he listen to me? No! Nobody ever listens to Quinn. I have a degree in crisis management, but does that matter? Nope, we just do whatever stupid thing General Brand comes up with, and then everybody dies. He did turn out to be a really bad general. To prawda. So true. Jezus Maria, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, miałem powiedzieć. O, skurczy byki! O, kamikaze to jest powrót pod górkę. I've seen this before. I've seen this before. Kamikaze na wzgórzu. I've seen this before. Arachnoid na wzgórzu. Biomechanoid. Myli mi się już. Ej, to wygląda epicko, strasznie. Aaaa, się jarą. Au, 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 au. Panowie, spokojnie. Bez tego, bo zabijacie swoich, mi to pasi, nie? No trzeba ich zdjąć zaraz, bo to się źle skończy. Chyba nie widzę, gdzie strzelam. Au, 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 au. Dobra. Jezus, to nie widzę, gdzie strzelam. Jeszcze kamikaze lecą. Leciał. Okej, jeszcze jakieś drobne jednostki. Zobaczcie to, jak to epicko wygląda. Dwie mechanoidy i bez głowy tutaj na wzgórzu. Jezus! Aja! Jestem tak szczęśliwy. Nie wiem czemu. Tam jest jeszcze jeden. Zychaj. Padły? Tak. Ten jeszcze nie padł. Jest jeszcze jeden, to ja wiem. Dobra, omijamy bez głowych. Nimi zabijemy się za chwilę. Ten jeszcze żyje. Ale też powinni wszyscy paść, jeżeli tamte wlecą w niego w 100%. Tak, padł, okej. Okay. No to co? Wbijamy ich po kolei. Czy ktoś tu jeszcze jest? Nie, chyba nie. Ale jak ładnie widać, który strzela akurat. Dobra. Okej. Okay. Jestem jak dziecko w krainie zabawek, naprawdę. Tyle was było. Jeżeli ostatnia walka z bossem będzie z tą muzyką,
Mój Boże, ja jestem za. Albo nie wiem, z remiksem Wielkie Piramidy czy coś. Naprawdę będę sprzedany. Okej, wow. Wow. I to była tylko misja poboczna, nic więcej. A jestem już w szoku. Jeżeli ten, kto grał w Serious Sama 2, więc jakiekolwiek starego Serious Sama, to wie, czemu właśnie to, co się stało przed chwilą, było mega specjalne. To wzgórze. Ci przeciwnicy na wzgórzu. Ta muzyka. Płakać mi się chce, kurwa, nie wiem. Z nimi polecam zaraz. Serio się wzruszam, what the fuck. O, Serious Sam. Nigdy się nie zmieni. O, jeszcze tutaj przegapię wiadomość głosową. Hello. Bill Corwin here. Bill Corwin. Dobrze, dobrze. Dobra, lecimy dalej, uzupełniamy sobie rakiety. Tutaj jeszcze amunicję i co? Bez zbędnego przedłużania kontynuujmy. Na czym tutaj? Bill Corwin. Bill Corwin. In a canoe's face. Hurry up or you'll miss all the fun. I'm working on it. Idę Hellfire, spokojnie. I'll save you a few. Ty się zabójcy, to będzie gada. Pała to otwarte pole. Czy to jest nawiązanie do ostatniego poziomu w Serious Sam 3? Ten, kto wie, o czym mówię, to wie, o czym mówię. Zachowuję się jak psychon. Czemu tym... To są ci! Znaczy, przepraszam, byli! Mam tyle amunicji do minigana tutaj, że mogę sobie nawalać ile chcę! Gnali lecą. Wszystko po kolei, co? Dobrze, w porządku. Klei, gnali, spoko. Gdzie jest amunicja? Tutaj. Jeszcze jedną proszę. Pancerzyk i lecimy. Dziękuję za minigana. Niech świat błogosławi minigana i tego, kto to wymyślił. A najlepsze jest to, że minigun w prawdziwym życiu nie jest tak fajny jak w grach. A przynajmniej w Serious Samie. Ja nawet nie chcę nic mówić, nie? Bo gra muzyka, która jest najlepsza na całym świecie. O, przechodzą mnie ciarki. Przechodzą mnie ciarki. To nie jest normalne. Macie przesrane wszyscy po kolei. O, coś czuję, że to będzie długa i ciężka przeprawa. I dobrze, tak powinno być właśnie. Ciekaw, ile tych przeciwników jest w sumie na mapie. Ale to był unik. 10 na 10. Zabiję już tak z miliard na tym poziomie, na spokojnie. To mi się wydaje przynajmniej. Okej, okay, amunicja mi się przydała. Okej. Okay. Zasoby uzupełnione. Czy my idziemy w kierunku tego? No to by wychodziło. Tylko po co? Po pierwsze i najważniejsze mamy znaleźć generała. To jest przede wszystkim. To chyba każdy powinien wiedzieć. Każdy powinien już mieć na uwadze, że musimy go znaleźć. Musimy go zamordować. Tu jeszcze idzie amunicja do minigana. Przecież to jest raj jak... raj dla miniganaholika. Dobra. To jest już inna sprawa. Ten poziom to jest nawiązanie do Serious Sama 3, do ostatniego poziomu. Mówcie co chcecie, to jest nawiązanie do Serious Sama 3. Gdzie idziemy przez... jak to się nazywało? Jak się nazywał ten poziom? Ktoś z czasem, ale nie pamiętam jak się ten poziom nazywał, niestety.
Przepraszam, na emocje nie pamiętam. Bardzo mi głupio z tego powodu. Okej, okay. Co to było? Aha! Taki jesteś cwany, tak? Zrobi mechanoidy na wzgórzu. Tam jest sekret. Czy tego zabiję? Nie, bo się rozwali jednak. Ja to nie, jednak nie. Rozwaliło go, to nice. Tam jest jeszcze jeden, to niech polecą już. Ups, nie wiem, czy zabiłem tego przypadkowo w złym momencie, no ale. You wanna go? Do you wanna go? Okej, okay. Nie na panów. Rozkręcaj tego minigana sam, nie ma czasu. Od tyłu. Ło, cwaniaczek, nie ma. Nie zezwalam. Siema, stary. Ty też tu jesteś z nami? O, wow, wszystko tutaj jest, no grubo. No to dobrze, im więcej, tym lepiej. Niech tu będzie rekordowa liczba przeciwników, błagam. Jezus Maria, co tu się dzieje? Musi być widok trzeciej osoby, bo ja nie ogarniam w ogóle, o co chodzi. A wszyscy padli, okej. Okay. Spoko, mi to pasuje. Nie wiem, czy minigana mi nie braknie, bardzo możliwe. Boję się o to bardzo, ale no cóż. Moje imię to Sirius Sam. Największy skurwysyn na planecie Ziemia. Doom Slayer, Duke Nukem. I wszyscy mogą się chować. Wszyscy mogą się chować, jestem największym skurwysynem na ziemi. Nic mnie nie zatrzyma. Jestem niezniszczalnym dziełem szatana. Dobrze jest, coraz lepiej. Uśmiech mi z twarzy nie zejdzie, nie? Chyba, 1000 amunicji, możemy lecieć. Ten poziom jeszcze go nie skończyłem, ale ten poziom to już jest majstersztyk. To już jest majstersztyk, naprawdę. Tam jeszcze nie idziemy, chcę zobaczyć ten sekret, czy mogę go jakoś zdobyć. Byłoby spoko. O, proszę bardzo. Gdzieś tutaj wejść? O, złe pytanie. Niech są spadne. Niech te dzwony grają. Niech ta muzyka gra. Jest. Co by tu. O, nie. Shit, man. Jeszcze raz. Niech ta muzyka gra, proszę. Jak najdłużej. Niech nie przestaje. Mój Boże, co my tu mamy w ogóle? Skrzynkę z serum gniewu. Znaleziono tajny gadżet. No spoko. Ja chciałem się na górę dostać. Tam jest jeszcze dalej przejście, z tego co ja widzę. Ale tak nie, dobra, tu już spadamy. Okej, to jak tam się dostać? To jest zajebiście dobre pytanie. No ja nie wiem, czy tam będę tak wysoko się dostać, tak całkowicie szczerze. Proszę z drugiej strony. Sprawdźmy z drugiej strony. Nie można podawać tak szybko. Trzeba znajdować sekrety i wszystko dookoła. No to mamy iść dalej, to jest prawie pewne. Tam na górze tu jeszcze mamy. Nie ma wejścia jak na razie, to mnie trochę niepokoi. Ta muzyka jest tak dobra, tak spokojna. Tylko tak wejście. Nie wiem, czy nie będziemy musieli drać dookoła do tego. Jeżeli tak, to ja nie wiem, co będzie, panie i panowie. Ale to się jeszcze wszystko okaże. Nie? Możemy to rozwalić? Czemu tyle rakiet mi się wystrzeliło? Jedna miała być, Jesus, okej. Okay. Idziemy tu. No, tam jest więcej rzeczy jeszcze. To może ogólnie tam mamy się dostać. Okej, okay, spoko, tylko jak? Tu był pancerzyk, dokładnie. To jest bardzo dobre pytanie, nie? Co teraz?
Na górę możemy wejść. Tutaj definitywnie tędy musimy iść. I tu mamy tak, dewastator i strzelbę automatyczną, zajebiście. Oho, ja was pamiętam. Ja was nie lubię. Bardzo nawet. Właśnie nie da tłuc normalnie z przodu. No właśnie, to jest problem. Okej. I lecimy szatkowanie po raz kolejny. Piękna sprawa. Oh shit! Spadł. Przez nich nie mogę z minigana nawalać tak często. Goddammit, niedobrze. Minigun powinien być używany wszędzie i zawsze. Kończy mi się rakietnica i będzie lipa. I to duża. Shit, no dobra, trudno. Granatnik gryz. Granatnik mi się kończy. A mam dewastator, właśnie, zapomniałem. Okej, okay, no ewakuację do tyłu, no nie ma rady. Gdzie oni lecą? O ty! Nie ma. O! Jak się wystraszyłem, skąd ty tu? A jego też nie mogę załatwić, jak mam go załatwić? Dobra, chcesz tak, to proszę bardzo. Zobaczcie, zmiana między strzelbą a dewastatorem, spoko. Da się zrobić. O kurwa, dobra. Tu się robi grubiej. Wiesz jaką byłem w prawdziwym życiu, je. O ty kurwa. Nie ma, umierasz. A kto mnie jeszcze chce dojebać to ostro? Okej. Po kolei panowie, po kolei. Spierdalaj. Po kolei. A mało życia, haha, nie zauważyłem. Shit. A skąd ty tutaj? Okej, okay, no jest lipa, nie powiem. A nie ma już tych gnoi, więc mogę minigana wyciągnąć. Ten knum jeszcze gdzieś tutaj jest. Czy on już leży? Ja go nie wiem. Nie, nie leży, idzie właśnie. O kurwa, dobra. Trafiłem go. Trafiłem go. Jeszcze żyje. Co jest? Co jest? Umrzesz w końcu? O kurwa. No padł, rozwaliło go na kawałki, zajebiście. Jesus Christ. Sukces, dobra. Powiedziałem, że mogę biegać i przeładowywać, bo sobie taką umiejkę odpaliłem, ale po co miałem pamiętać, nie? Wracamy się tu jeszcze raz. Oni tu weszli tędy. I też tędy wejdziemy, nie? Czy nie weszliśmy przypadkiem inną stroną? A ta weźmy tamtędy, no. Oh well. Każdy ma swoją ścieżkę, prawda? Czego nam brakuje? Brakuje nam wyrzutni pił chyba. I brakuje nam przede wszystkim wyrzutni kul. Teraz idziemy się dozbroić do ostatniej bitwy. I ja jestem jak najbardziej za. Tu jest pancerz, to się bardzo przyda. Hell yeah. I życie. Też się bardzo przyda. Dewastator ma max akurat. Zrobię jeszcze więcej, poproszę. To są granaty, w porządku. A to FPS-y. Oh shit! A to FPS-y spadają, chciałem powiedzieć. Otóż właśnie zauważyłem ich. XD, dobra. Lecimy! Patrzcie! I się pojawiły skurwysyny! Jeszcze więcej! A czemu wy podchodzicie? Mam minigana! Tak głupi jesteście, nie? Że to jest niepojęte.
Ty jeszcze? Chciałbyś coś dodać? Bum, bum. Okej. Mumie jeszcze wstają. No to dosłownie wszyscy przeciwnicy, jacy byli. Jesus Christ, ja jestem za. Holy shit, ale was tutaj jest. No jest to magiczne, bo one znikają tak śmiesznie od razu. Pająki! Niedobrze. Co? Bardzo ciekawe kombinacje przeciwników, nie? Bardzo, bardzo ciekawe. Jakie będzie nowa gra plus, żeby blokować wszystkie umiejętności? Jeżeli tak, to ja sobie to ogram jak najbardziej. Swoim czasie się wystraszyłem. Pieprzone pająki. A za chwilę mi braknie. Jeszcze dłużej idę, jak nie widzę dokładnie. To jest, o kurde, to jest, no to jest jeszcze większy problem. Spróbujmy sobie z tym poradzić. Dobra. Dobra, ja was widzę. O kurde, ile gnajów leci. Jedną nową tarczę sobie wziął, tu za koleś. Biomek jeszcze idzie. Kurde, ciężko jest, powiem wam. To ogarnąć. Nawet dłuższa jestem na obronie, także nie jest źle. Yeah! Ale biomek chubi pieprzaj stąd. Ups. O, wait, to było nie fair. Tyle cię było? Dobranoc. A się muzyka wyłączyła dziwnie. Tak antyklimatycznie bardzo. I już wróciła. A jest kilka tych matek, czym się zdaje. Okej, this is weird. This is weird, okej. You should be able to make radio contact with the others soon. Sam, it is imperative that you stop General Brandt. The artifact he has stolen contains a powerful neutrino generator. Its neutron flux capacity is unparalleled. It must not fall into Mental's hands. I have no idea what you just said. You must kill General Brandt. Now that I understand. Yes, bro. Oczywiście mamy upgrade, gdybyśmy... A gdybyśmy zabrali wcześniej, to mam tutaj tam upgrade'y. Dziwnie, okej. Ale... To ma zajebistą jakość. No teraz już trochę lepszą. Oh god damn it, okej. To zatestujemy? I tyle ich było. Dobra, nie ma rady, lecimy. Yes! Laser gun, drugi minigun. Minigun zastępczy. Dobra, ewakuacja. Możemy się napieprzeć. Jaka wojna! Holy shit! Trochę was tu idzie! Nie powiem! Knum leży, bardzo dobrze. Gwiezdne wojny mamy! Holy fuck! Ile ich idzie! Holy shit! Nie wiem, czy ja tu przeżyję. Bez skoków się nie da, to prawda. Au. Nie dać się trafić.
cisza i spokój. Jest taki tup, 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 tup. Ile liczności to wygląda. No, ten poziom jest totalnie inny od reszty. I o to chodzi. O to chodzi w tym Serious Samie. Serious Sam po tylu latach, po tylu grach dalej trzyma poziom. To jest niesamowite, absolutnie niesamowite. Grałem w Doom Eternal, ale dalej bawię się lepiej tutaj. Nic nie pobije uczucia, kiedy macie bicika na nawalacie przeciwników i wszyscy giną po kolei. Kiedy macie satysfakcję, że rozwaliliście naprawdę sporą ilość przeciwników. I przeżyliście, idziecie dalej. I walczycie dalej. Nic takiego uczucia nie przebije, naprawdę. Mówcie, co chcecie. Samą grę mam już 5. Ja się wcale nie dziwię. Wyekwipujmy sobie to w sumie. Miejmy tutaj w zanadrzu. O, w mordę, okej. Wow, salwy honorowe? Dla mnie? Nie trzeba było. Harpie mamy, ale fajnie. No i znowu klej. Klej są nierozłączną częścią Serious Sama i zawsze będą. Jeszcze harpie lecą. Nie wiem, czy powiedziałem to przed chwilą, ale mówię to teraz. Czy lecą harpie. Watch out from the sky. Polecą harpie. Wy nie możecie polecieć do góry po raz kolejny. Nie macie prawa takiego nawet. Woo! Toro, klerze, toro, toro! Mam minigana? Mam. Okej, trochę ich leci, nie powiem. Nie wiem, czego nie oszczędzać. Nie wiem, nie wiem sobie czego teraz użyć, nie? Na hype zawsze był najlepszy Tommy Gun albo minigun. O ty skurwysynie, właśnie usłyszałem jakiś szept kurwa w uchu. Ale teraz jest bardzo zły czas na to, wiesz, stara? Bardzo zły czas na to jest teraz. Nieziemsko zły czas. Fuck. Nie, dobra, padła, ale nie wiem, czy nie było dwóch przypadków. Są, tak myślałem, że są dwie. Chyba nawet trzy. Au, 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 fuck. Ptaszczyska, wypieprzać. Won. Won. Powiedziałem won. Zdrowie. Te mi się rozpieprzyły, god damn it. Won, 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 won. Paszły. Już. Już was nie ma. Fuck my life, no. Oh shit! Ty pomyślał, żeby załatwił karpie i zaślepiona Jemanowi. Tu coś jest, tu coś jest, tu coś jest, tu coś jest, proszę mnie nie bić! A życie, życie najważniejsze w tym momencie jest życie! Dobra, wezmę te was, to i się pozbędę tej kurwy zaraz. Chodź tu. Dostały, to dobrze. Kurwa, strzelaj! Ja pierdolę! Won! Kurwy, po prostu! Jestem ślepy. Padniesz kiedyś? Jest w końcu. Jezus Maria. To było bliskie. To było strasznie bliskie. Fajnie byłoby nie umrzeć, nie? Na ostatnim poziomie. To było coś. To było ciężkie do ogarnięcia, naprawdę, bo ja jestem sobą w tego Serious Sama. Nie mam pojęcia już, szczerze. Jeden pancerzyk. Dobra, ciśniemy dalej.
Nieźle, ten poziom ma już, no... sporo, 33 minuty. Oh god, okej. Okay. Po kolei, no spokojnie, najdziwniej idziemy. Byłoby spoko, gdybym wiedział. Jaki to mam max? Tu jest sporo zdrowia wszędzie, to jest bardzo dobre. Bo nie wiem, jakbyśmy przeżyli bez tego. Mam mało amunicji mimo wszystko. Gdzie jest czerwony plecak? Potrzeba mi czerwonego plecaka, bardzo. Kolejną skrzynkę. Kolejną dolinę. Widać, że Crow Team chciał tą grą się... chciał tą grę pożegnać w bardzo dobry sposób. Mi się to udało. Ten poziom jest najlepszy ze wszystkich i to w ogóle nie ma dyskusji. Trzeba mi reagować tutaj, zobaczymy, co tutaj się święci w takim razie. Coś mamy? Tu coś mamy? Pancerz. To jest skrót po prostu, byśmy nie szli dookoła. Bardzo możliwe. Okej, okay, naciśniemy. Sami kule. I mnie nie widzą, prawda? Tam idziemy. Na 100%. Ok, jest sporo kul. To nie będę się ograniczał. Lecimy. Pierwsza poszła. Między nogami mu przeleciało. O, w mordę. O kurwa. O kurwa, dobra, zmiana planów. O Jezu, przepraszam. Zły numer. Holy fuck, okej. Wielka bitwa, co? Ja ją chcę, ja ją chcę, ja już ją chcę. Ale nie ma tak łatwo, musimy sobie zasłużyć na nią. Prosto w tą makietę wszedłem. Myślałem, że ją ominę. Jednak nie. Czemu wziąłem kulę, jak strzelam z minigana? To nie miało żadnego sensu. Zajebioza. A czemu ta muzyka tak nagle się kończy? Bo to jest tak mega cicho. Adeklimatycznie mega. Okej. Okay. Trzeba się dozbroić. Trzeba się przygotować. A amunicji do minigana mamy w fest jeszcze trochę. Także tym się nie martwię. Zbieramy sobie kulę. Żebyśmy mieli oczywiście. Okej. Okay. Snajperka mamy full. Co tu jest? Czerwona skrzynka, ta jedna. Moderny... O, C4 to mamy jeszcze. Brakuje nam jeszcze wrzutki pił, tak? Nie wiem, czy nie pominąłem przypadkiem. To jest bardzo prawdopodobne. Och, well. Shit happens. Mamy życie, mamy to. Mamy wszystko, czego byśmy chcieli. Co tym razem nam nie idzie? Oh shit, okej. Nie ma rady chyba. Okej, no nie ma rady. O, kurwa, nie zdążyłem, a słyszałem gnoja. Au, no. Podcelowi mi szedłeś, to twoja wina. Wy musicie nad taktyką pomyśleć, bo zabijacie dużo swoich, tak chciałem powiedzieć, no ale... Słuchajcie, to jest wasza sprawa już, nie? Bo bardzo bym chciał zmienić na kulę, a nie wiem, czy zdążę! Nie zdążyłem oczywiście! O mnie, zapędzili mnie w dolinę, kurde! Beast! 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 Let's go bowling! Kto ogarnia nawiązanie, ten ogarnia nawiązanie. Nie, to nie było GTA 4. O, już nie biega nic. A jak się zrobiło cichutko, ojej. You want to fuck with me? You want to fuck with Serious Sam? You can't!
He's a god in this world. Jestem kurwa bogiem. Czuję się jak pierdolona maszyna do zabijania. Jak król życia. Jak nieśmiertelny się czuję. Siema, a ty co? Zabiechę złapałeś? O, mordę, ktoś się zdenerwował. I tyle cię było. I cisza. Dziękuję za muzykę. O rany, ciekawie ile pominałem rzeczy już, nie? Pewnie całkiem sporo. Spiamy kule się przydadzą mi to bardzo. Tak coś czuję. Tak przewiduję. Skąd miałbym wiedzieć, prawda? Pancerzyk zawsze spoko. Że mi kula nogą nie spadła. Okej, okay, kule mamy full. Mamy full chyba wszystkiego, czego byśmy chcieli. To mamy co, co są rakiety? Rakiety i tutaj są rakiety, dobra. No idziemy tam. Zdecydowanie idziemy tam. I się zbliżamy coraz bardziej. Ale zakładam, że coś nas jeszcze przywita. Już nie mogę nawet mówić z tego podniecenia. Okej, okay, no jest dobrze z zasobami naszymi. Co? Ej, co? O nie! O-o! O-o! Oh shit, 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 shit! Shit, 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 shit. A poleciało dużo rakiet w niego, może padnie, nie wiem. Ale to jest sposób z trzeciego odcinka. Nie jestem pewien, czy z trzeciego, ale z tego się pewnie. O, padł już od razu, okej, okay, spoko. Leci kolejny. Shit, man! Oh shit, ile on rakiet strzela. Bardzo niedobrze. Dobra, nie wiem ile potrzeba rakiet na niego. A zakopał się, god damn it. Teraz mnie zabije. Poleciało 5, zobaczymy czy 5 na niego starczy. Pewno nie. Na niego dogonić nie mogą. Nie, 5 na niego nie starczy, zdecydowanie. Bo nie potrzebuję tego w sumie. Mogę tak się ponapieprzać. Gdzie on jest? A mam chwilę. Z niego wyceluję znowu, jednak ta mi poszła niestety. Jezu, nic nie widzę. Fuck me. To nie idzie dobrze niestety. A, no wiem, że dostałem z boku. Ej, ooooo. Czytujemy save'a. O mój Boże, serio! God damn it! Dobra, runda druga, skurwysynek. Zobaczymy teraz, jak mi pójdzie. Aaaa, nie najlepiej chyba! Nie wiem, na czym mam się skupić, to jest problem. Nie wiem, czy na nim, czy na czym. Jest na ciebie amunicji, co wy? Skąd ty się bierzesz? Znaczy bierzesz, żeby on to był cały czas jeden i ten sam. Nie, nie mam, nie, nie wiem czy go trafić nawet. Mam zagwozdkę i to ostrą. Coś musimy wymyślić zaraz i to całkiem szybko. Okej, okay, dobra, po kolei, na spokojnie, po kolei. To ja nie mogę, nie wiem, czy mogę gdzie trafić nawet, to jest problem. Fuck, że to zrobiłem. Jeszcze raz, no spokojnie. Powoli, po kolei.
Ja pierdolę, ile tego jest! Do ogarnięcia! I te pieprzone by tych klejów nie było, byłoby zajebiście, ale oczywiście są, bo czemu byłoby nie być? Nie ma rady! Nie ma rady! Okej, okay, dobra, zajebiście, mam 8 amunicji. I jest ich 4, spoko! No nie wiem co teraz. Bo jest ich 4, wcześniej był tylko jeden i to był boss. Dobra, wystrzelę wszystko co mam. Zobaczymy, jak to pójdzie. Padł jeden. O mój Boże, knumy jeszcze idą. Jak ja mam to ogarnąć wszystko? Wycofując się może, tak. Oczywiście taktycznie się wycofując, a nie. Odejdę na pierwszy ogień, to w ogóle nie ma dyskusji, nie mam już amunicji do tego. Dobra. To są twarde te knuby, mój Boże no. Chyba leży. Zdychaj, skurwysynie. Au, 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 Jesus Christ. O, lezyka na nich działa, zajebiście, bo ich przeszywa. Świetnie. Szkoda, że wiem to dopiero teraz. Jak żyć, panie prezydencie? Na kamikaze mogę uciec, to jest plus. A niczemu innemu za bardzo już nie. Ale będzie wycofka, coś czuję. No i to ostro. Mam jeszcze kulę, o której kompletnie zapomniałem. Próbuję ich trafić, tak żeby trafić wszystkich, ale jest ciężko oczywiście. Rany boskie. Knumy napieprzają. Fajnie, że się... Mam 7 HP. Nie zauważyłem. A wycofka niezła poszła, to trzeba przyznać. 7 HP to nie jest zadowalająca ilość HP. To był dobry strzał. Dodatkowego życia nie użyję, bo mam tylko jedno. Więc... Jezus Maria. Udało mi się. Nie dowierzam, po prostu nie wierzę. Jezus, okej, okay. Rakiety, bardzo dobrze. Niech lecą w nich. Jezus Maria, to było ciężkie, naprawdę. Ale okej, okay, kontynuujmy, nie? Zobaczmy, co nam przyniesie dalszy pojedynek. To jeszcze nie koniec was, naprawdę? Jeszcze nie macie dość? Ja też nie mam dość. Ja może trochę po mojej głosie, że jestem zmęczony, ale... Bawię się, wyśpiedzicie, tyle wam powiem. Okej. Okay. Rozumiem, w porządku. Jak najbardziej, panowie. Przeciwników tutaj jest masa, naprawdę. Nie mam pojęcia ile. Ale setki. To trzeba przyznać, setki. Right, ok. Delikatnie do przodu, zobaczymy. Czy możemy w ogóle. Życie zbiorę sobie. Ciki, ciki życie. Okej. Okay. To jest pancerz, tylko zbiorę. Nic sobie nie leci, to jest plus. Są mi tylko te skurwysyny. Nawet nie wiem jak trafić zbytnio. Chyba tak. Czy jest na nich inna rada? Chyba nie. Oh shit, fuck, au 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 au.
Dobra, czy został jeszcze jeden? Wow, okej. Okay. Come on, dawaj, come on! Come at me! Come on! Come on, kurwysynie, dawaj! Tak myślałem. To było najcięższe wyzwanie jak na razie w tej grze. Jak dla mnie. Jesus Christ, man. Wow. Mental się nie pierdoli tym razem. Naprawdę. Zadaj mi to obrażę, mogę sobie na to popatrzeć z bliska. To jeszcze nie była ta wielka bitwa, o której mówił sam. O której wszyscy mówią. Jesus Christ, okej. Okay. Wow. To jest Serious Sam 3, ostatni poziom na steroidach, naprawdę. Okej. Okay. A połączenie kamikaze i tych z młotkiem to jest... To jest tragedia. Oh! Started the party without me? Holy fucking shit! Good to have you back, boss. Sam, I'm sending you the coordinates to a resupply point. I suggest you head there. You say the cleverest things. Holy fucking shit! Czy wy to widzicie? Gwiezdne wojny w sobie sobie! Ale mnie jedzenia, bo to nie są przeciwnicy, tylko są skrypty. Ty jest przeciwnikiem. To są NPC, które mnie ranią, te ci z przodu, nie mogę na ich zranić. Widzicie? Nic się nie dzieje, także ja po prostu muszę cisnąć, nie do końca wiem gdzie. Chyba tam! Tylko niektórzy chyba są. Normalnie, a jeszcze nie. Co to jest? Kulaj, Mateo, tu jest wszystko, czego bym chciał. Jest! Jestem za kurę, Matnie Max. Bardzo dobrze. Lecimy. Nie poddajemy się. Walczymy do końca. Za ziemię! Za matkę ziemię! Nie oddamy ziemi! Nie wiem, co się dzieje. Trafiłem przeciwnika, który już... Strzelałem przeciwnika, który jest martwy już. Był już martwy. Chyba, z czego mogę sobie ponapieprzać tak naprawdę? Z czego będzie fajnie ponapieprzać? Z tego? Możliwe. O, shit, o, shit, o, shit, dobra. Byli nasi? Nie wiem. Tyle, że Binigan już tak gotowy. Taking fire, need assistance! Ja pierdolę, to jest niesamowite. Crow Team! Czemu robicie milona za każdego selegram w tą grę? I ogólnie w Serious Sama. Tak nie powinno być, to jest trochę gejowe, no ale... Czy można zakochać się w grze komputerowej? Najwidoczniej tak. Gnumy są tak wytrzymałe, że to jest tragedia, nie? Leci? A, za 3 punkty, super. 38 FPS, mam to w dupie. Zajebiście się bawię. Okej, nie wiem, czy mam coś robić, czy mam gdzieś iść faktycznie, czy mam po prostu czekać? Nie mam pojęcia, no nic, będziemy nawalać ile wlezie, nie? A ja będę się nie poddają. O, jest on tam! Jest ten generał tam. Ja ci dam. Czekałem całą grę, żeby ten prolog jeszcze raz zagrać. Knuma, knuma. Jeszcze leży, jeszcze stoi. Teraz chyba już powinien leżeć, czy jeszcze nie? Teraz leży, Boże, gnumy to wytrzymały. Nie mam w ogóle celu, nie wiem czy zauważyliście. Jest to jest niesamowite. Jego nie mogę zranić pewnie, albo mogę, nie wiem. Sprawdzimy to. Przywalę w niego. Tam nie mogę nic zrobić, ale z przodu omarzy cię. Nie wiem, czy mu coś schodzi. Nie, nie ma sensu chyba w niego nawalać, co? Jeszcze nie teraz na pewno. Kule armatnie. To mogłoby być pancerz i zdrowie? Tak dobrze widziałem? Nie wiem, co dostałem z tego. To są kule armatnie.
Kamień snajperski, nie wiem. Za ziemię, panie i panowie. W ogóle cały czas ludzie idą, patrzcie. Non stop. Wszyscy na ziemi walczą za ziemię. No. Aż miało to głupie, ale wiecie, o co mi chodzi. Dobra, czy czasami minigana? Chyba tak. To jest skrzynka zabójcy do minigana. Czemu mi nikt nie powiedział? O, ho, ho, ho! Nie ma, jak Sirius sam stoi w miejscu z miniganem, nikt nie podejdzie. Nie ma takiej możliwości. Znaczy, ja mam iść do przodu? Na prologu miałem iść do przodu. Więc może mam iść do przodu? Czekaj, kliknę sobie F6. I zaraz przejdziemy do przodu, zobaczymy. Dobra, idziemy. Już nie ma amunicji, no ale trudno. Idziemy do tego generała, zobaczymy. Idziemy, 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 idziemy. Nie, 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 tam się nie idzie jeszcze. Okej. Dobrze wiedzieć, tam się jeszcze nie idzie. Napieprzamy, kurwa, ile wlezie. Nie mam pojęcia, czy mam tam iść, czy nie. Możliwe, nie wiem. Podejdźmy kawałek. Pod pole walki. I zobaczymy. Tu jest pole walki, okej. Próbujmy swoich sił. Jak będzie poddamkowo, to się ewakuujemy szybko, nie? No my nie dają za wyganą. Nie poddadzą się łatwo. Dobrze, też nie poddam łatwo. Zobaczymy, komu lepiej wyjdzie. Nie mam pojęcia, jak mam i gdzie mam iść. Dobra, tu w ogóle jestem na ich terenie. Ja stąd idę. Może to jest największa walka, jaką miałem w Siriusie kiedykolwiek. Rany. To jest chyba oczywiste, ale no wiecie. Uj, na ile ich tu jest. Dobra, ewakuacja, 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 ewakuacja. No jestem skurwie tutaj, ja nie mogę mu nic zrobić. A jeżeli mogę, to nie wiem czym. Oh shit, umrę. Umrę, jak nie będę. Boże, jestem na ich terenie w ogóle. Uciekaj Samson, idziemy tam z powrotem. Jezus Maria, okej. Ja cię mam czołgiem jechać, czy... Ja to przegapiłem po prostu wszystko. Okej, próbujemy. Zobaczymy. No dobra, czy muszę czołgiem jechać. No dobra, tu jest czołg. Halo, mogę tu wsiąść do tego czołgu? Ja chyba nie mogę. Albo się gra zbagowała, nie mam pojęcia. Ale to jest jedyny czołg, ja chyba miałem go użyć, nie? A to by wychodziło. Halo, panie czołg? Mogę do pana wsiąść jakkolwiek? Okej, wczytajmy sobie grę. Wczytajmy sobie grę. Likwidację 1000, Jezus Maria, okej. To sobie wczytajmy. Zobaczymy. Gdzie nas wywali? A wywalił nas przed tym, zajebiście. O to mi chodziło. Zobaczę, co mówi do mnie Queen jeszcze raz, bo... Muszę powiedzieć coś ważnego. No wysłałem mi koordynaty, ale... Jest czołg, do tego nie mogę wejść, czajcie? I tak jest, po prostu tutaj jest czołg i tyle. Tam jest drugi, aha, no może tak, to jest trzeci. Tam jest generał, ja go widzę. Znaczy, no teraz go nie widzę, ale gdzieś na pewno jest. Do tej skały? Oczyścić do tej skały, dobra, spoko. Teraz rozumiem. No ale tylko jak to oczyścisko, oni cały czas przychodzą? Tylko, że to tyle trwa. Tak też może być. Umrzesz kiedyś? Gnoju? Dziękuję. Może to jest jakiś inny outpost, ja o tym nie wiem. Możliwe, chodźmy dookoła, zobaczymy. Au. Zostałem od Knuma. Hellfire Diggera też nie widzę. Więc w sumie XD. Tam jest ten generał cały, nie? Więc cholera wie w sumie co mamy zrobić, nie? Naprawdę. Są te czołgi, spoko. Ja zgubiłem moją tą budkę, tam jest. Ten pan generał. Okej, no będę nawalał. Próbowałem tędy przejść, zostałem szybko wyjaśniony. Tam się nie da przejść.
Nie bez cheatów. Nie mam nic do minigana, wycofujemy się. Jezus Maria, F6. O, nareszcie! No nareszcie coś się stało. No nareszcie! Ile ja musiałem czekać? Przesrane. Co teraz? I, Howard Brand, the last human, the beast of the apocalypse, have summoned thee, Oog-San, O great warlock, O mightiest servant of Tahum, to present thee with a gift for the One Infinite. This prisoner, O Mighty One, is your most hated adversary, Sam Stone. The Lord of Unreason will be most pleased to see him humbled. Kolejny akzan. This tribute be the start of a great and powerful alliance. Together, we shall bring about the end of history. Nas obu zestrzelił. Spoko. Bo nas nie lubi. My przeżyliśmy jakimś kurwa cudem. Czas na ostatniego bossa, panie i panowie. Akzan. Któryś. Nie słyszę nic. Kawał byka! Mamy niego wejść? To muszę rozwalić, tak? Okej. Oh shit, czas do ostatniego bossa! Ja wyłamałem! Au! No i umrę zaraz. Main objective updated. Zajebiście, zaraz umrę. Kotwiczka, co? Ship! Far Cry style! Dobra. Spadnijmy na dół. Okej. Nieźle. Ja to w ogóle zetonowałem? Nie mam pojęcia. Jeszcze raz. Siep. Spoko. Fajnie, jeszcze raz. Akzan szósty. Okej. Okay, mam bardzo mało zdrowia, nie mam pojęcia skąd je wziąć. Nie wydaje mi się, żebym mógł, wiecie? A w gadżetach nie mam niczego, więc zajebiście. Się źle skończy, nie wiem co on teraz robi. Świetnie. Zajebiście, stary. Au, no przestań, mam jedną HP. Nie gadajcie, że ja go muszę zrobić bez obrażeń totalnie. Bo jeżeli tak, to lipa. A to mogę przechodzić w nim. What the fuck w ogóle? Oh, what? I co my tu mamy zrobić? Proszę bardzo. Tylko co więc, gdzie jestem ani co robię, więc... Tym bardziej mi je confusing, ale dobra. Chodźmy tu. Tutaj. Na to. No nie da się, no po prostu się nie da. Nie da się, mam tak mało zdrowia, nie mam skąd go wziąć nawet. Tam jest skrzynka czerwona, ale nie zdrowie, chyba. Nie wiem, to nie zadało mu w ogóle obrażeń. A to jest skrzynka z opatrzeniem chyba, pełna. Tak jest, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, teraz możemy się bić. Na rękę mu, a co? A co się będziemy? Dobra, i stąd musimy... Au, au, fucking hell! I stąd musimy znaleźć te diody, tak?
teleportując się w różny sposób. No dobra, zobaczymy. Gdzie one są i co w ogóle mamy tutaj, holy fuck, zrobić? Tutaj. Żegnam. Dobra, kolejne padło. To dobrze. Okej, okay, spróbujmy, uwaga, tutaj. Okej. Okay. Jeszcze na wala coś wyjdzie, nie? Czy to są drony przypadkiem? To są drony. Muszę na nim walczyć z dronami jeszcze. O rany, okej. Okay. Ogólnie to jest najbardziej zaawansowany boss, jaki był w Serious Sam. I to w ogóle nie ma dyskusji. Najbardziej ever. Skacz sam. Dobra, udało się, zajebiście teraz tutaj. Mam nadzieję, że się uda też. Uciekamy. Zajebiście. Nie wiem, czy teraz, także polecę sobie pożycie. Może jego gier tutaj jest, dobra, tam jest życie. Nie wiem, czy nawet, nie wiem, czy zdołam, ale spróbujemy. Spadowa. Drony pieprzone. Trochę mu życie zjechałem, ale on się regeneruje, okej. Okay. Jak każdy Axon, więc. Każdy Axon ma moc regeneracji. Gdzieś to oczy przed chwilą tego ziomka? Okej, okay, gdzie jest ta skrzynka tutaj? Gimme. Okej, okay, nieskończony minigun to jest co? Ja jestem naprawdę szczęśliwy z tego powodu, dobra. Ten boss będzie długi i ciężki, co mi się wydaje, ale damy sobie radę na spokojnie. Mam taką nadzieję, przynajmniej te drony trzeba rozwalić, przynajmniej jak najwięcej ich. Żeby nam nie przeszkadzały, nie latały za nami. Co się z tego głową dzieje? Dobra, my uciekamy, ale nie przez lasy. Dobra, ja bym zrobił tak, żebym się wybił z tegoś miejsca. Bo tak jest najlepiej zauważyć te diody, które mamy rozwalić. Na przykład tutaj, proszę bardzo. I mamy jeszcze jedną, dobra. Czyli teraz skaczemy. I spróbujemy się dostać do tamtą. Tak jest. Opla. Teraz tutaj, zajebiście, spadamy. I detonation. Mało zostało, także zajebiście. Zobaczmy gdzie. Dokładnie, z tyłu chyba nie ma nic. Na rękach mi się wydaje. Tutaj na przykład na dłoni. Na drugi też w takim razie będzie. Dobra, skieprzamy. Super. Nie, to, no pójdziemy na górę. Może na samej głowie jest. Sprawdźmy. Jest tutaj. Dobra, uciekamy. Na drugiej dłoni jeszcze, tak? I na drugiej dłoni powinno być. Pójdziemy sobie tutaj. O co są jego strzały właśnie, trzeba tego unikać, to ostro. O, fuck, okej. Okay. Dodatkowe życie. Dodatkowe życie. Nie poddam się. Nie ma tak łatwo. O nie, stary. A kotwiczka. O Jezu, jak tego uniknąć teraz? Mam to zestrzelić? Oh shit, nie wiem czy mogę. Mogę, okej. Okay. Będę na spokojnie. Jeżeli mogę, to spoko. Myślałem, że nie mogę. Okej, okay, dłoń, ja widzę na dłoni, że na dłoni jeszcze ma. Ja to widzę moimi oczami. Au. Muszę się uspokoić, au. Nie wiem, czy nie rozwaliłem już na dłoń, nie wiem gdzie jest w takim razie. Dobra, szukamy. Szukamy tego. Wybijemy się, najlepiej będzie. O shit, jeżeli mi się uda oczywiście. Czy on ma to cytanie na głowie? To jest bardzo możliwe. Sprawdźmy. Jestem na jego rogu teraz. Tak. I spieprzamy. Spieprzamy. Ładunki. Rozpieprzone, nice. Babe, o! Oczy oni są razem, a ja właśnie spadłem na sam dół. Świetnie. Mam nadzieję, że będzie już po tych diodach. Użyj mecha, jeżeli ja zdążę spaść na dół. Jeszcze raz, na spokojnie. Mogę zejść na dół? Muszę spać, a teraz bo on tym zaczął strzelać. No spadaj. Nie wiem, czy ja to mogę. O shit. Nie. Jest, udało się, dobra, udało się. Użyj mecha, bardzo chętnie, tak najpierw się pozbędę tych skurwysydów, które tutaj latają. Bo mnie zaczynają irytować to ostro. To on wyrzucił właśnie, jakąś opaskę. Czy cholera wie co to było w sumie.
Ja wiem, że mogłem to spierdolić, także co zamierzam zrobić? Boże, jaką wojnę. To odcinek będzie strasznie długi, ale trudno. To jest ostatni poziom, on musi być długi. A przynajmniej najdłuższy ze wszystkich, nie? Chyba skurwysynie umrzeć jak każdy inny Axan w przeszłości. Gdzie jest ten mech? Tutaj, hello. Wiem, że te mechy nie są wcale tak wytrzymałe jak nam to prezentują, prawda? A nie, opaskę z buzi zdjął, zobaczcie. Bane się ujawnił. Dobra, do mecha. Napieprzamy go. Deszcz granatów, żeby nam drony zniknęły i napieprzamy w niego. Ile wlezie. To trochę nam się przegrzało wszystko, ale to nic. Damy sobie radę. Deszcz granatów chyba na ich nie działa. Także to jest bezużyteczne i to ostro. Nie sądziłem, że skończę tą grę w mechu, ale tak właśnie się dzieje. I tak najwidoczniej musiało być. I rakietami w niego, na spokojnie. Damy sobie radę. Easy. No panie Axan, zginiesz tak jak każdy inny Axan w przeszłości. Tak jak ci to powiedziałem przed chwilą, tak właśnie będzie. Chyba odejdź z tym laserem ode mnie, bo mi akurat rani to sporo. Jeżeli ten mech mi panie, zakładam, że ja też umieram, także dałoby się nie umrzeć. Gin! Ciekawe mi się przegrzało wszystko. Nie wiem, co tu puściłeś właśnie. Nie wiem, czy są drony, czy co to jest. Ale nie podoba mi się to. To leci w moim kierunku. Shit. Mogę z tego mecha wyjść? Dobrze, jak się uleczyć? Trochę wątpię. Nie wiem, czy mogę to strzelić. Chyba nie. Idźcie stąd ode mnie! Dobra, nawalamy dalej, nie ma rady. Ile wlezie, spróbujemy w głowę, nie wiem czy to w ogóle coś da, czy nie. Salut niebieskie, bardzo źle. Musimy sobie dać radę, no nie ma możliwości innej. Napieprzam niego ile mogę, ile fabryka dała, naprawdę. Staram się jak mogę, najgorszy jest ten laser. Jak on go puszcza, tutaj więcej życia mi zawsze zjada. Ja zaraz padnę. Mogę wyjść z tego mecha? Nie mogę. Bo tak ten mech padnie, to ja też padam. No właśnie. Okej. O serio? Znowu muszę wylądować? Fuck my life, no! Zobaczcie, dostałem informację. Ostatnio zapisano rozgrywkę. Poproszę, żeby mi wpisać. Mam problem, ja sobie dam radę. Ty nie bój żaby. Nie bójcie, jeżeli uda mi się wylądować. Po prostu nie wytrzymam. To jest tak głupie. Ruszaj się sam. Mogę dostać zdrowie z tego? Zobaczcie, nie dostaję zdrowia. Teraz zostałem dopiero. Ale głupie. Dobra. Gdzie jest ten mech? Tutaj. Zapieprzam do niego od razu, bo będzie lipa naprawdę straszna. Tylko może przed tym laserem. To on to zdjął. Spoko, mi to pasuje. Teraz ten laser jest, no właśnie. Nie wiem, czy teraz mogę wyłączyć strzelając mu w oczy czy coś. Ale chyba nie. Czekaj, co będzie, jak walnę kulą. Pewnie lipa, nie? Zajmie 5 lat. Okej, gdzie jest ten mech? Tutaj. Idę do niego, jak najszybciej tylko mogę. Gdzie on jest? Tutaj. Ten niebieski puścił, no ale to trudno. Nie wiem, czy mi też granatów pomoże, czy nie. Nie mam pojęcia, ale strzelam teraz do niego ile mogę. Teraz niech to mi się tutaj ogarnie. O, dobra. I teraz ten niebieski sobie... Tego lasera się nie da uniknąć, to po prostu się nie da. Nie ma jak. Nie wiem skąd on tyle damage'u dostał, ale jestem szczęśliwy z tego powodu. Nie powiem, że nie. Dlatego, że jestem blisko niego, nieważne. Wiem, że on bardzo szybko traci życie. Dobra, Warlocku, umrzesz. Błagam. Come on. Umrzesz, wielki dymie.
Umrzesz, wielki dymie, ja ci to obiecuję. O Boże, lasy, tylko nie lasy. Wszystko tylko nie lasy. Zostaw mnie, au, 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 fuck. Padnij, padnij, zanim mnie zabijesz. Padnij, zanim mnie zabijesz, proszę, padnij, zanim mnie zabijesz. On umrze, on umrze, on umrze. Jest. Padł czy nie? Padł. Jest, jest. Dalej ma te jump pady na kolanach. Jest! I fear the creature is only temporarily stunned. If you do not stand, it will rise again. O kurwa. But how do we kill it? I have just the thing. Hellfire, I'm gonna need wings. Your wish is my command. Oh. Oh no, you don't. Take that, snake stick. Pięknie. Sam, did you just break the Holy Grail? Yep. That thing's gonna blow! Yep. Hey boys, did you miss me? You're right on time. Wanna go for a ride? Say hi to the big fella? You betcha. To długo zajmuje, nie ma co. Wbij mu to w łeb i niech to wybuchnie. Open wide. Albo do buzi. Holy shit, i tak powinna wyglądać śmieć bossa w Seusamie. That went straight to his head. No. I would have said, don't lose your head. I already did that one today. That was one hell of a migraine. O, to jest dobre. This is getting very cerebral. Things came to a head. O Jezus. Brain drain is a serious issue. Talk about a head rush. I guess he couldn't get it out of his head. No, no, wait. I got it. We blew his mind. Perfect. Yep. That's the one. Elegancko. I hate it when I come up with the right one-liner 5 minutes after I kill the monster. Yeah, it's the worst. The life so short, the craft so long to learn. I had pun block for a week once. It's never happened to me. You think this is the end? Do you think you've won? You have no idea what Tahum is capable of. He will destroy this planet, and nothing. Tyle cię było. From Earth with love. A, z pozdrowienia z ziemi. To już wiem, czemu tak się nazywa poziom. Just in case. Oh, and by the way, tell Mental, Earth says hi. Gdzie on go wysyła? Do Mentala? Czy ma planety do Mentala? Jedno z dwóch. Ale dalej mi coś po głowie chodzi, co wam zaraz powiem. Plum. Oho, holy shit, ile kosmitów. No i to jest to. To jest miniatura. Zajebiście. I to jest zakończenie kampanii w Seusamie. Tak to powinno wyglądać, dokładnie tak. Nie inaczej. I tyle było w portalu. All right. And then I jumped out of the plane right over the Arctic Ocean. And you survived how? He's serious, Sam? That is not an explanation. I'm Rodriguez the Ram. When I jumped off a hooker's bicycle, I broke my pelvis.
There's a theory that states... Oh God, not again. It's not a theory when some whack job just comes up with some random stuff, Carter. Anyone can do that. I can do it. Dogs invented the moon. My grandmother was a reptiloid. Sam is a time traveler. Yeah, that'd be crazy. There's a hypothesis. So, how did you guys escape from the harvester? Oh, it was so badass. It was gross. They tried to probe us. What? Nobody tried to probe me. Me neither. Carter, I think they singled you out. Did you tell them one of your theories? Sorry, I mean hypotheses. Well, you would have been next. They went after me first because of my intel. Yeah, keep telling yourself that. Man, that was a long mission. Yep. Oh, yeah. Yep. At least we got to see the sights. You know, Rome was pretty cool. Especially the Vatican. You know, before Sam blew it up. Hey, I only blew up part of it. France was awesome. But I'm part French, you know, I'm biased. You're part French, too? Of course. French is the language of love. And I am all about the loving. Ew. Yo, pass me the marshmallows. Rodriguez ate them all. Damn it. Let's call Quinn and order more. You know, she's a communications officer, not your personal assistant. We're out of beer. Damn it. Quinn, we need more beer. Hey, remember when Kenny lost his shoe? Poor Kenny. He was a good kid. I wish Father Mikhail was here. So you could torture the poor man with your theories? Well, I choose to believe that he enjoyed our conversations. Man, I wish we could kill Brand some more. We can. How many times have we saved the Earth now? I don't know, like 7, 8? Are we counting Beijing? Definitely. What about Oslo? I don't think that counts. Plus, you ran over that nun. I keep telling you guys, she came out of nowhere. How many more times do you think we can pull this off, saving the planet? As many as we have to. Yep. No way we're all gonna make it. Speak for yourself. Well, whoever's left at the end will have to find a way. There's always a way. Sometimes it requires dynamite, but it's always there. Wow. So you're that queen, got dark fast. I got beer. Quinn! Hell yeah! You came! Beer! You came! You are my personal assistant. Pretty good. Oh, shut up, Hellfire. A toast. Let's raise our beers in memory of absent friends. To Jones. Miss you, buddy. To Father Mikhail. I hope they let you take your shotgun into heaven. To Kenny. You were just getting the hang of it. So, where do you think they'll send us next? Someplace warm would be nice. But not too humid. How about Egypt? Babuszka! Co, cisza i spokój, nie? Będzie ona z przyszłości? Sam z przyszłości. Nana, I have a mission for you. See me, boy. Let's do this. Pocztówki z ziemi odblokowano osiągnięcie See You Sam. Co to znaczy? Co znaczy osiągnięcie See You Sam? To muszę sprawdzić. Ukończ grę na dowolnym poziomie trudności. A, chyba że tak. Mam dla ciebie misję, Sam z przeszłości. I See You Sam aktualny powiedział, że może do Egiptu. A wiemy, o co chodzi z Egiptem, bo byliśmy w Egipcie. W drugim starciu? I w drugim? W pierwszym czy w drugim? Gdzie byliśmy w pierwszym starciu? W Egipcie? Czy w starożytnym czymś? Chyba w jedynce i dwójce byliśmy w Egipcie. Nie jestem tego pewny. Bardzo możliwe, ale okej. Okay. Byliśmy również w samej trójce właśnie w Egipcie. Po pierwszy poziom jest w Kairze, który znajduje się w Egipcie. Czyli jest to prequel, ta gra.
Ale to oznacza, że to i tak nie trzyma się kupy, ponieważ Jones nie żyje, o czym mówię właśnie teraz. To ja mam pytanie zasadnicze. Jeżeli to... Ja uważam, że to nie jest prequel do żadnej gry, która była wcześniej. Mi się wydaje, że następna gra będzie dopiero prequelem do trójki. Chociaż też nie, też to nie ma sensu. Ta gra nie kala mi się... Mogę moje włosy, I'm so sorry, w ogóle nagrywam to później, mam inną koszulkę, więc jestem ogolony, nieważne. Moje przemyślenia teraz będą, więc jeżeli chcecie, to wyłączcie film. Jeżeli chcecie posłuchać i potem pogadać w komentarzach, to zapraszam. Moje pytanie brzmi, jeżeli to jest prequel do trójki, a nawet na Steamie tak pisze, że to jest prequel, to w takim razie dlaczego na początku trójki Sirius Sam leciał w Kairze samolotem z Rodriguezem i Jonesem? Dlaczego z Jonesem? Jak Jones tutaj nie żyje. I oni, i Rodriguez, i Jones umierają w trójce na początku. To jest moje pytanie, ja tego nie pojmuję, ja tego nie rozumiem. Nie wiem. Jeżeli będzie kolejna gra, która będzie prequelem, która to będzie jakoś łączy, dlaczego, że nie wiem, Jones może powrócić z martwych, czy go po prostu przywrócą jakoś, nie mam pojęcia zielonego, ale aktualnie nie ma to żadnego sensu. Szczerze. Ale okej. Okay. Moje przemyślenia co do tego poziomu i ogólnie całej serii Sirius Sam 5, Sirius Sam 4, chodziło mi, że 15 odcinek i piątka mi się zawinęła do Sirius Sama 5. Sirius Sam 4, panie i panowie, kawał dobrego Sirius Sama, kawał dobrej napierdalanki. Jeżeli szukacie gry, żeby się ostresować, to jest idealny Sirius Sam do tego. Idealny, tylko potrzeba niestety dobrego kompa do tego, bo oczywiście mi gra lagowała, ale i tak bawiłem się świetnie i z tego miejsca chcę podziękować wszystkim, którzy komentowali, którzy oglądali tę serię. Mam nadzieję, że nie opuścicie kanału po tym, jak się Sirius Sam skończył. I jak każdy Sirius Sam inny się skończy, ponieważ po tej serii, po Sirius Samie 4 ruszamy z Sirius Samem 3. Nie mam pojęcia kiedy, mam nadzieję, że bardzo blisko i bardzo niedługo, ale Sirius Sam 3 jest według mnie kanonicznie następnym Sirius Samem, którego będziemy grali. Potem będziemy grali w dwójkę i potem pierwsze starcie i drugie starcie. Tak mi się zdaje, że tak to zakończymy. Że tak będziemy grali, że Sirius Sam 2 będzie taką odskocznią między tymi normalnymi Sirius Samami, nie? I będzie ok. To jest Sirius Sam 3, następna seria główna na kanale. Kolejna seria poboczna, bo chcę, żeby były dwie serie, nie chcę być kanałem tylko Sirius Samowym, będzie Beyond Good and Evil. Wiem, że zaczynałem dużo serii, zaczynałem Child of Light, jest są dwa odcinki na kanale, Mirror's Edge, jest jeden odcinek na kanale, nie wiem, czy jedam ich na prywatne. Bo nie wiem, czy będę kontynuował tę serię, raczej nie. Ale tak, Beyond Good and Evil jest to gra, którą chcę pokazać, którą chcę wam przedstawić i którą naprawdę uważam, że jest sens pokazywać, bo to jest majstersztyk, jeśli chodzi o gry komputerowe, jeśli chodzi o przygodówki, jeśli chodzi o ten typ gier, ta gra jest niesamowita. I zagramy w nią w oczekiwaniu na Beyond Good and Evil 2, które ma kiedyś wyjść. Cholera wie kiedy, ale niby ma wyjść, bo zostało zapowiedziane na E3 of all places. Więc tyle z nowości, a ja tej grze daję... Każdemu Sirius-owi 10 na 10 z mojej strony. Oczywiście było kilka rzeczy, które były pozmieniane w tym Sirius-samie względem starych Sirius-samów, co mi się niekoniecznie podobało, ale... To nie powinno wpływać na moją ocenę i nie wpływa w żadnym wypadku. Bo to jest Sirius Sam i zawsze będzie na moim sercu. Możecie mówić, że Doom Eternal jest lepszym FPS-em, bo takim rasowym typowym, na którym się wszyscy wychowali. Okej, spoko. Możecie mówić, że w Doom Eternal jest inaczej, czy jest po prostu lepiej, czy nawet Duke Nukem, który jest tak jest fajny, ale jeśli chodzi o typową satysfakcję z rozwalenia setek potworów, nie ma lepszej gry. Przepraszam was, ale nie ma lepszej gry, taka jest najlepsza, jaka może być. Chcę tylko to jeszcze sprawdzić. Wczytam sobie grę tutaj. Znaczy, nie wczytam, tylko zobaczę. 2 600 000, a nie mam ile w sumie. Suma punktów. No, tak 270 milionów punktów więcej. Trzeba może na przykład, nie wiem, opcje. Czy mam gdzieś po prostu pocztówki ziemi?
Likwidację 1777. Holy shit. Człowiek kontra bezpośrednio nie było, 162, 364, 915, 8, 389, 598, 548, 507, 742, 978, 933, 1500 praktycznie, 1067, 1070, 210 XD, jaki szybki poziom. I 1777. Wow, strasznie dużo killi, ale nie mam niestety nigdzie rekordu, w sensie zapisanego dodatki. Osiągnięcia. No nie, to są tylko osiągnięcia, brakuje mi tylko 5. Kto by pomyślał? Ten sam z in single player playthrough. O, proszę bardzo. Okej, okay, także panie i panowie, kolejna seria na kanale zakończona. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że bawicie się dobrze. Dziękuję za wszystkie komentarze, wszystkie łapki w górę, że subskrypcje, które mi dzięki tej serii przybyły. I zapraszam na serię Sama 3 i Beyond Good and Evil jako następne dwie serie. A na razie cóż, trzymajcie się, bo to jest cześć, pa, dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych seriach. Trzymajcie się. Pa, pa.